ukraińskim żołnierzom w ćwiczeniach. Umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, pielgrzymi. Gromadzimy się dzisiaj, 2 listopada, na tym naszym cmentarzu janowskim, tuż przy grobie naszego świętego pasterza Józefa Pilczewskiego, aby modlić się za naszych zmarłych. To jest nasz obowiązek, aby o nich pamiętać, aby ich odwiedzać, ale przede wszystkim, aby się o nich modlić. I tą ofiarę sprawujemy, eucharystyczną, w ich intencji, aby Pan w swym miłosierdziu przyjął ich do chwały nieba. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą naszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jak łonio pragnie wody ze strumienia. Boga żywego. Byłem do Bożego domu. Przyżwene znajete, що ми всі ми, що Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися. Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Алілуя! Алілуя! W tym naszym wspólnym przebywaniu tutaj na cmentarzu możemy tak samo wyprosić przejście z czyjsca do życia wiecznego w Królestwie Bożym dla naszych zmarłych. Wszystko jest w naszym ręku. Dlatego będąc tutaj, potraktujmy ten nasz udział bardzo poważnie. Potraktujmy ten nasz obowiązek jako wielki przywilej, że Bóg dał mi czas, dał mi możliwość. Dał mi różne narzędzia, którymi mogę dzisiaj operować, aby pomóc nie tylko sobie, ale przede wszystkim swoim bliskim zmarłym. Pomóżmy dzisiaj naszym zmarłym przeżyć ten oczyszczający czas cierpienia. By rychło mogli posiąść obiecane przez Chrystusa mieszkanie w domu Ojca. Amen. Na śmierć. I chcę wszystkich obdarzyć życiem wiecznym. Módlmy się za Kościół, aby uobecniając w Eucharystii śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, prowadził wszystkich do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Ale Pan Bóg nas bardzo kocha, bo mamy dzisiaj taką zachmurzoną, ale nie deszczową pogodę, co trzeba też docenić. Dziękuję. Bałem się, nas będzie mniej. Jest nas może troszeczkę mniej, ale nie jest tak źle. Także gdzie dwoje albo troje są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Także myślę, że to słowo dzisiaj się zrealizowało. Dziękuję wszystkim uczestnikom tej akcji Znicz, którzy uczestniczyli dzięki konsulatowi. I wszystkie groby zostały
uszanowane przez to światło, które jest symbolem miłości. Dziękuję także wszystkim, którzy starali się o odnowienie grobów, tak jak które poświęcaliśmy przed Eucharystią. I dziękuję także żołnierzom naszym, którzy przybyli z Jaworowa, którzy razem z nami się modlą i wczoraj, i dzisiaj. I zaraz po błogosławieństwie, po pieśni zakończenie wyruszymy w procesji, a ksiądz Roman ogłosi już dalszy porządek. Jak na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Zmiłuj się nad nimi. Raz im dać, Panie, a światłość wieku ista, niechaj im świeci. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Macier, pomyłuj naszych pomarłych batków, odpusty im grzechy i wy... Daj im, Gospody, a światło wiekowiczne, niechaj im świty. Ania, daj im, Gospody. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże, nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych zmarłych krewnych i dobrodziejów. Serdecznie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam udzielone i przyjął ich do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Za pomarłą naszą kardynała Marianę Jaworską, za biskupa Jana Niemca, modlimy się za pomarłych świeszczennych i za pomarłą ksiądza Franciszka, ksiądza Iwora, za pomarłych diakonów, za pomarłych Częciwta Czernec. Господи Ісусе, Ти на вівтарі Христа приніс небесному Отцю. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, на світлу кавого. Господи, вислухай молитви наші, а прохання наші хай до Тебе прийде. Боже, Ти зробив наших мотиве дозволів на віки увійти до їхньої громади. Через Христа, Господа нашого. Дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить.